tydzień zaczęliśmy od tego, że na mobilu rządzi display. Po raz pierwszy od kiedy są prowadzone badania reklamy w urządzeniach mobilnych, reklama graficzna, reklama display przegoniła reklamy w wyszukiwarkach. To dość spora zmiana na rynku reklamy. Wtorek to z kolei dzień Lidla. Spłynęła informacja o tym, że Pascal z Okrasą kończą swoją współpracę z marką, a ich miejsce zajmuje Dorota Wellman. Zastanawiamy się na łamach brief.pl, czy podoła zadaniu. Czy Dorota zostanie szefem kuchni? Dowiesz się 3 września. W środę pokazaliśmy to, jak powinna wyglądać i nie powinna wyglądać komunikacja w mediach społecznościowych. Najpierw daliśmy 7 porad na to, żeby zachować autentyczność w trakcie swoich działań w mediach społecznościowych, a później po południu pokazaliśmy 5 przykładów tego, jak nie należy zachowywać się w mediach społecznościowych. Prowodyrem tego drugiego tekstu była akcja Żytni Ekstra i ich ogromna wpadka na Facebooku. W czwartek pokazaliśmy czytelnikom brief.pl, jak nie pisać informacji prasowych. Pokazaliśmy to, co najbardziej denerwuje dziennikarzy, czyli odbiorców tychże informacji. Tydzień kończymy znowu poradnictwem. 3 rady, jak stworzyć wirusowe treści. Pokazujemy coś, co może z pozoru wydawać się proste, ale w realizacji może okazać się piekielnie trudne.